Dziękuję Ci, Panie, za ten czas, za to szczególne spotkanie, które odbywa się tutaj przez kilka dni w tym budynku. Za tych ludzi, Panie, którzy chcą służyć innym, których Ty wybrałeś, żeby mogli nieść Twoją miłość, Twoją dobroć i Twoją prawdę innym. Proszę Cię o to, żeby to był prawdziwy wieczór inspiracji, ale który będzie inspirował szczególnie właśnie do tego, żeby być otwartym i zawsze chętnym pomóc drugiemu człowiekowi. Tobie niech będzie chwała w drogim imieniu Jezus. Amen. To może ja zacznę taką jakby kilka słów wstępu a propos tego, co przez ostatnie kilka, praktycznie już prawie 10 lat robiliśmy, to głównie myśmy się skupiali właśnie na takim wolontariacie, w szerokim tego słowa znaczeniu, takim pomocowym. Zaczęło się to w Polsce, a później właśnie jakoś tak rozwinęło i mieliśmy możliwość właśnie jakby realizować różnego rodzaju projekty poza granicami kraju. I jeśli chodzi o mnie, no to w sumie zmieniło bardzo dużo w moim życiu, bo jeśli tak jak na tym zdjęciu, to był nasz pierwszy wyjazd właśnie do Ruandy. Jak patrzę na przykład na siebie sprzed tych dobrych, ile to, 7 lat temu, to a kim jestem teraz i co to we mnie zmieniło, no to powiem szczerze, że to tak jakby drugi człowiek jest, no. I więc chcielibyśmy tak jakby w pokrótce tylko opowiedzieć i może podzielić się z wami właśnie takimi rzeczami, które w nas tak do dzisiaj tkwią i czego się z tego nauczyliśmy i co jakby dalej w naszych sercach gra i jakby powoduje to, że dalej chcemy to robić. Zawsze mamy taki problem, bo przez te kilka lat udało nam się przez dłuższy czas przebywać w różnych krajach. Każdy z nich jest nam bardzo bliski i naprawdę mamy z tym problem, bo potrafimy o tym, jak ktoś chce słuchać morzami i nam się naprawdę tematy nie kończą. I jak zostaliśmy tutaj zaproszeni już kilka miesięcy temu, to gdzieś chwilami powracał do mnie ten termin 8 grudnia i myślałam, co wybrać i na czym się skoncentrować, bo naprawdę nie jest łatwo. Więc początek, który zaplanowaliśmy, chcemy bardzo krótko, bo o wszystkim nie będziemy mówić, powiedzieć tylko o tych krajach, w którym udało nam się być i żeby to był też taki tytuł wstępu. Każdy kraj jest inny, wszędzie ludzie są inni, a jednak tacy sami, mający często te same problemy. Każdy jest niesamowity, ale prawda jest taka, że chyba nie ma miejsca na świecie, w którym nie ma problemów. I też od tej strony chcielibyśmy wam o tych kilku krajach powiedzieć. Pierwszy kraj to jest Ruanda. Tak, w Ruandzie byliśmy te 7-8 lat temu i Ruanda chyba z tego jest znana, że... Znaczy znana, to taka przykra historia, która wydarzyła się właśnie w 1994 roku, kiedy doszło do ludobójstwa. Dwa plemiona, które zamieszkują ten kraj, doszło właśnie do takiego 3-miesięcznego, można powiedzieć, właśnie ludobójstwa, gdzie zginęło około 1 000 000 osób i myśmy byli tam przez 10 miesięcy właśnie pracując dla ADRY. Wysłani zostaliśmy przez ADRę Polska, a pracowaliśmy tam właśnie współpracując z ADRA Ruanda, pomagając jakby ulepszyć dostęp do edukacji dzieciom tam niepełnosprawnym w chyba 40 czy 60 szkołach, tak? I tu są właśnie niektóre jakby zdjęcia i pamiątki właśnie ludzi i rodzin, które odwiedzaliśmy. Dużo, te dzieci nie pamiętają jakby samego ludobójstwa, bo urodziły się już po tym, ale będąc w tym kraju właśnie ci ludzie, bo to było gdzieś koło 10 chyba, nie, 16 lat chyba po tym, czy 15 lat po tym, jak to ludobójstwo się wydarzyło i ludzie próbowali jakby za wszelką cenę o tym zapomnieć i pojednać się ze sobą i żyć razem, ale właśnie czasami to było takie
znamienne, że w wielu miejscach właśnie rozmawiało się z tymi ludźmi, a oni na własnym ciele jakby nosili ślady tego, co się wydarzyło. Albo we własnych sercach właśnie mieli jakby w pamięci utracone dzieci, nie wiem, matki, żony, całe rodziny, więc... Taka ciekawostka, na pewno też ostatnio słyszeliście o Ruandzie, ale Kościół Adwentystów jest tam naprawdę bardzo duży, to tak praktycznie chyba 1/10 kraju, tak? No, dobrze tak, około mówię, miliona. To są wyznawcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Kolejny kraj, zaraz jak wróciliśmy z Ruandy po 10 miesiącach, to wiedzieliśmy, że chcemy jeszcze. I pojechaliśmy na kolejny projekt. Tym razem nie był to projekt realizowany przez ADRE czy jakąś chrześcijańską organizację. Był to wolontariat europejski. Pojechaliśmy do Azerbejdżanu. Nie wiem, czy słyszeliście o tym kraju, bo często jak mam zajęcia w szkołach z dziećmi i mówię Azerbejdżan, to wszyscy są zdziwieni, mówią, że słyszeli pierwszy raz. Ale jest to taki kraj na styku Europy i Azji. Bardzo ciekawy kraj ogromnych kontrastów. Azerbejdżan posiada dostęp do ropy naftowej i moglibyśmy stwierdzić, że jest to kraj bardzo bogaty, ale tak nie jest. Tak naprawdę cały ten dochód trzyma gdzieś może 1% osób w państwie. Tak, tutaj właśnie jest złoże, tak, pola naftowe. Natomiast można zobaczyć to ogromne bogactwo, a kilka kroków dalej spotkać się z biedą, jakiej się wcześniej nie widziało. Możesz powiedzieć? No właśnie, to jest akurat przykład tego, jak to było w 2012, Eurowizja miała być właśnie w Baku i prezydent stwierdził, że dużą część miasta, takiego starego miasta jakby, która mu się nie podobała, że po prostu ją wyburzy i zbuduje tam wielki bulwar. Akurat wtedy też właśnie byliśmy w tym kraju i jakby ci ludzie byli zmuszeni z dnia na dzień jakby opuścić swoje domy i przenieść się jakby poza miasto. Czasem było to tak, że zostali wzywani na komisariat, a jak wracali z komisariatu po kilku godzinach, to domu już nie było, tylko same gruzy, więc to takie smutne właśnie. A te zdjęcia to właśnie stolica Baku, która szczyci się pięknym, starym miastem, oświetlonym tysiącami świateł, bo przecież mają bardzo dużo energii. Natomiast to jest dzielnica, w której my pracowaliśmy, jest to dzielnica uchodźców. Azerbejdżan od kilkudziesięciu już lat pozostaje w konflikcie z Armenią. Walczą o taki fragment ziemi na styku tych dwóch krajów. Każde z tych państw uważa, że jest to ich część. I my pracowaliśmy z dziećmi uchodźców, którzy już kilkanaście lat temu zostali wysiedleni z tego terenu i żyją w naprawdę strasznych warunkach, tak? Czasami całe rodziny są... takie jedno okienko to jest czasami jeden taki malutki pokój i to jest mieszkanie, które mieści w sobie 10, całą rodzinę. 16 osób. Gdzieś tam na korytarzu jest wspólna kuchnia. Dużo można by opowiadać o tych kontrastach, których tam doświadczyliśmy. Tam też przebywaliśmy przez 10 miesięcy. Czy ktoś wie może, taka zagadka, żebyście nie zasnęli, jakie to może być miejsce? Cisza zupełna. Podpowiedź, o właśnie, co to może? Słucham? Nie. To są, tak sobie myślę, ja bardzo lubię to zdjęcie, bo tak sobie wyobrażam, że 2000 lat temu nie było tam tych, nie wiem, czy to fabryk, czy jakichś budynków i przechadzał się tam Pan Jezus, bo to są... To są drzewa oliwne właśnie. To są terytoria palestyńskie. W Palestynie byliśmy łącznie 6 miesięcy też. To był jakby taki nasz własny projekt, można powiedzieć. Nie jechaliśmy tam żadnej organizacji. Sami chcieliśmy po prostu jakby dowiedzieć się więcej o tym miejscu na ziemi, bo to jest taki dosyć... No dużo z tym miejscem jakby się kojarzy rzeczy i tych dobrych, i tych złych.
jest jakby kojarzone właśnie przede wszystkim z miejscem narodzenia Jezusa, tak, ze wszystkimi historiami biblijnymi, ale też z konfliktem właśnie teraz, który trwa nadal niestety, izraelsko-palestyńskim. Więc 6 miesięcy byliśmy jakby w biblijnym mieście Sychem, które teraz nazywa się Nablus, między dwoma górami właśnie. Ja zapominam, na której górze my mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy na którymś z górzu i nie wiem, czy to było to przekleństwa, czy błogosławieństwa. Tak, to Jerozolima, to drzewa oliwne, a to? To wioska samarytańska, która była właśnie na szczycie jednej z gór w okolicy Nablus, z tego biblijnego Sychem. I tam do tej pory można właśnie spotkać ludzi takich rodowitych, można powiedzieć, z Samarytan właśnie. To jest jakby ich takie narodowe szaty i oni właśnie w soboty normalnie, kiedy idą na nabożeństwa, to w taki sposób się ubierają. A to jest mur, który właśnie dzieli część palestyńską i izraelską. To jest taki codzienny obraz, tak? W którąkolwiek stronę się ruszysz. Jest mur, są... wieże. Jak nazwać checkpointy, czyli takie punkty kontrolne. Punkty kontrolne. Nie można się wydostać, tak? Efekty konfliktu i to, co chciałabym wam powiedzieć, to pewnie tak troszeczkę może przekornie, że właśnie chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda od tej strony palestyńskiej, bo o izraelskiej może trochę więcej wiedzieliśmy. Natomiast smutne jest to, że ludzie, tacy zwykli ludzie, którzy żyją w tych różnych miejscowościach, oni są po prostu często ofiarami tego konfliktu. Czasami nie mają z tym nic wspólnego, tak? I dzieci, które rodzą się i wychowują w nienawiści, do której czasami nawet nikt ich specjalnie nie nakłania, ale to, co widzą na co dzień, czego doświadczają, powoduje to, że są w jedną stronę ukierunkowani, tak? To są właśnie demonstracje, które zdarzają się na... Praktycznie raz, dwa razy w ciągu tygodnia to taka norma, że... A to są właśnie takie punkty kontrolne. To akurat jest Hebron, miasto praktycznie podzielone właśnie murami i ciągłymi właśnie tymi punktami kontrolnymi między tą stroną jakby palestyńską i izraelską. Akurat myśmy tam byli tylko na takiej wycieczce, ale można powiedzieć, że jakby wrażenie robi naprawdę strasznie właśnie przykre i jak się patrzy, tam jest właśnie grób Abrahama, który też jest jakby podzielony, jest jakby wejście dla osób jakby z Izraela i dla tej palestyńskiej części. I jakby to tak samo jak w Betlejem, też mur, który przebiega praktycznie przez obrzeża miasta, to też właśnie pokazuje ten cały podział jakby tego terenu, tego kraju, teraz jakby na te dwa takie opcje. I przejdziemy teraz już do następnego kraju, do którego Paweł poleciał sam, ale jeszcze nawiązując do poprzednich slajdów i poprzedniego miejsca. Chcielibyśmy dzisiaj tak inspirować do tego, żeby każdy mógł znaleźć swoją drogę i to, do czego Pan Bóg go powołuje. I najlepszym sposobem, naszym zdaniem, to jest właśnie działanie. Jak Paweł skończył leśnictwo, studia leśnicze, różnie tam było z pracą, później zaczęły się nasze wyjazdy, ale jak byliśmy w Palestynie, to miał okazję przez 3 miesiące być wolontariuszem w Straży Pożarnej i wtedy też odkrył, że może nie do końca strażak, tak jak marzenie każdego chłopca, ale mimo, że już był po studiach, już wcale nie pierwszej młodości, w zeszłym roku skończył studia pielęgniarskie, tak? To pomogło mu stwierdzić, co chce robić i w jaki sposób może służyć ludziom. I następny wyjazd to jest Czad i Paweł pojechał tam sam, bo nam w tym czasie urodziła się córka Lenka, tak? Mamy 3-letnią córeczkę. To jest w ogóle stary pas startowy do... bo ja byłem w szpitalu adwentystycznym Bere, który mieści się jakby w środkowej części właśnie tego kraju i to, co tam było na tym pierwszym zdjęciu, to jest, tam kiedyś była też misja ta medyczna, taka
samolotowa właśnie prowadzona przez adwentystów. W chwili obecnej jakby jest tam rodzina i pilot i samolot dalej stoi, ale jakby misjonarze ci skupiają się bardziej na pracy z jakby z lokalną ludnością, bo jakby akurat w tym kraju ten sposób ewangelizacji przez właśnie dotarcie do ludzi na skrzydłach samolotów już trochę się nie sprawdza, więc... Ale pas został i samolot dalej czeka, może na jakieś lepsze czasy. Czad to państwo w środkowej Afryce i chyba jedno z naj... jedno z najuboższych, o bardzo wysokim współczynniku śmiertelności, szczególnie wśród niemowląt i dzieci do 5 roku życia. I bardzo takie, w sumie tam też są złoża ropy naftowej, ale to też wszystko jest zdominowane przez kilka rodzin, a większość ludzi to no żyje tak jak naprawdę wieki temu i jest bardzo dużo plemion koczowniczych. Jak pracowałem właśnie tam w szpitalu, to czasami po prostu przychodzili do nas prosić o pomoc po na przykład 2 czy 3 tygodniach podróży, bo po prostu tyle im zajmowało przejście z pastwisk, gdzie mieli tam swoje stada i dotarcie do szpitala, więc... Kolejny kraj, no to znowu mam zagadkę. Co to może być? Blisko, takie małe państwo koło Indii. Usłyszałam, tak, Marcin, dobra odpowiedź. To jest Nepal. Do Nepalu polecieliśmy już z naszą córką 1,5 roku temu. Było to w 3 miesiące po tym tragicznym, ogromnym trzęsieniu ziemi. Paweł znalazł szpital w takiej wiosce w Nepalu położonej, w której chciał po prostu pomóc przez 3 miesiące. Ja uczyłam angielskiego pielęgniarki z tego szpitala, zajmowałam się też naszą córką i baliśmy się trochę, też nam ludzie bardzo odradzali, tak, wyjazd po tak krótkim czasie od tego strasznego wydarzenia. Natomiast bardzo się też modliliśmy, a z wcześniejszych naszych wyjazdów wiedzieliśmy, że też media czasami zniekształcają trochę obraz rzeczywistości i tak też było, kiedy tam pojechaliśmy, bo mimo tego, że straty były ogromne i są do dzisiaj, natomiast to nie jest tak, że nie dało się tam funkcjonować i żyć normalnie. Mimo to naprawdę najsmutniejszym chyba obrazem było to, że często takie najbiedniejsze, najbardziej oddalone miejsca od jakiejś tam większej cywilizacji, tak, były zupełnie zniszczone, tak jak możecie tutaj zobaczyć na zdjęciach i jakby życie toczyło się dalej. W polskich mediach to było bardziej przedstawione w taki sposób, że było widać tylko właśnie te ruiny i zgliszcza i człowiek miał takie wrażenie, że jak się tam pojedzie, to po prostu cały kraj leży jakby zgruchotany, tak, całkowicie. A jak właśnie przylecieliśmy tam na lotnisku, nawet jadąc tam w stronę tego motelu, gdzie się zatrzymywaliśmy, no to można było właśnie odnieść trochę inne wrażenie, że niektóre części naprawdę były mocno zniszczone, ale tak jak właśnie Ania mówiła, życie dalej się toczyło i ludzie też próbowali jakby wrócić do normalności po tym wszystkim. Ale też właśnie to, co zauważyliśmy, będąc w różnych tych miejscach, i to było też bardzo widoczne w Nepalu, spotykaliśmy ludzi, którzy po prostu sami z siebie, z różnych zakątków świata przylatywali do Nepalu po prostu po to, żeby pomagać. To jest w ogóle bardzo specyficzny kraj, bardzo górzysty, tak? W wielu miejscach nie ma, nie wiem, pielęgniarz, nie pielęgniarzką, to był paramedyk, który pracował w szpitalu. On mieszkał w Nepalu na trochę innej części. Jak on chciał jechać do swojego domu, to wiecie, to były 3 dni autobusem. 3 dni autobusem, 7 dni chyba. I 7 dni pieszo. To jak dostawał urlop, to praktycznie tylko na dojście i powrót miał. Że to jest bardzo mały kraj, ale tak niesamowicie górzysty. I często po tym trzęsieniu ziemi, te wioski gdzieś tam w górach zupełnie zniszczone i żeby w ogóle jakaś pomoc tam dotarła, to był ogrom też czasu, tak, żeby tam dotrzeć, żeby odgruzowywać. I niesamowite jest to, że naprawdę ludzie czasami sami z siebie, nie wiem, albo się gdzieś tam przez internet, przez tam jakieś strony i fora, próbowali zbierać w grupy po to, żeby pomóc tym ludziom w potrzebie.
Bez żadnych jakichś większych organizacji, tak? Sami z siebie. To jest ten szpital. A to jest wyspa Lesbos, na której w 2015 to był chyba taki szczyt właśnie, jeśli chodzi o falę uchodźców, która zaczęła napływać do Europy. I tam przez tą wyspę przewijało się tam w niektórych momentach do 60% wszystkich uchodźców, którzy docierali do Europy, to właśnie przez tą wyspę, z tego względu, że ona znajduje się w linii prostej 2-3 kilometry od wybrzeży Turcji, z której właśnie uchodźcy na tych pontonach, na tych łodziach próbowali dobić jakby do brzegów wyspy. I w niektórych miejscach właśnie na wyspie można było zobaczyć takie góry, nie wiem, kilkudziesięciometrowe właśnie tych life jackets, jak to jest? Kamizelek ratunkowych właśnie, to jest jedna z takich jakby miejsc. Tam właśnie rok temu, jak miałem jeszcze możliwość podczas studiów, to bo też chciałem zobaczyć jakby na własne oczy i sprawdzić, jak to wygląda, bo w polskich mediach ogólnie no różnie się mówi o tych uchodźcach, o tym wszystkim, co to ze sobą niesie, więc stwierdziłem, że jak mam jakiś czas wolny, to dobrze by było tam się wybrać, a akurat była potrzeba też takiego zabezpieczenia medycznego i przez 3 miesiące właśnie byłem na tej wyspie, pomagałem podczas jakby, kiedy uchodźcy na tych pontonach docierali właśnie do wybrzeży. Później się okazało, nie wiedziałem w sumie będąc tam, że adwentystyczny też taki jakby, jak to powiedzieć, karetka taka adwentystyczna właśnie też krążyła wzdłuż wybrzeża i koordynowała właśnie niektóre z tych działań pomocowych. Właśnie akurat w tym momencie chyba cała ta organizacja przeniosła się do Aten i tam właśnie pomaga uchodźcom. Dobra. Dobrze. To teraz chcielibyśmy, bo to było takie pokrótce jakby powiedzenie o tym, pokazanie może kilku miejsc, w których byliśmy, co robiliśmy i pokazanie jak praktycznie w każdym miejscu na ziemi są jakieś problemy i te problemy się nigdy nie skończą. Nas to, nie wiem, chyba od pierwszego momentu, jak wyjechaliśmy, to nauczyło to tego, że jakby zawsze jest czas na działanie i zawsze jeśli tylko jakby od nas wychodzi jakby taka chęć pomocy i chęć jakby dzielenia się tym, co mamy z drugą osobą, to zawsze jest taka możliwość, tak? Więc teraz jakby to było tylko taki krótki, taki może przegląd tego, gdzie byliśmy i jakie tam są problemy, czy co widzieliśmy my, bo to tylko jakby też choć o tym można okruszek, by mówić tak. Dużo więcej, tak? A teraz byśmy chcieli może bardziej powiedzieć o niektórych ludziach i rzeczach, które tak naprawdę nas zainspirowały w tych miejscach i które nam właśnie pokazały, tak jak wspominałem na początku, że jeśli się tylko chce, to można naprawdę robić niesamowite rzeczy i z dużym sukcesem. Jeszcze tak tytułem wstępu, znaczy to już nie wstępu, bo czas nas bardzo goni, ale zanim tutaj przyjechaliśmy, to też gdzieś w głowie cały czas brzmiał mi to hasło tutaj tego spotkania. Nie lękaj się, nie bój się, bo jestem z tobą. I pokazywaliśmy wam te różne miejsca. W każdym z nich jest pełno właśnie różnych jakichś problemów, konfliktów, czasami rzeczy, które w ogóle w naszej rzeczywistości nie istnieją. Mamy tutaj swoje inne problemy. Natomiast pewnie każdy z was zgodzi się, że żyjemy w takich czasach, w których chyba wszyscy się boimy. I to niezależnie jakiego wyznania jesteśmy, skąd pochodzimy, po prostu robi się niebezpiecznie może od ludzi, którzy pałają przemocą, od natury, która być może w wyniku, albo właśnie w wyniku grzechu staje się też coraz bardziej niebezpieczna. W tym wszystkim Pan Bóg mówi nam, żebyśmy się nie bali. I kiedy myślałam nad tym, że Pan Bóg mówi nie bój się, Aniu, to pomyślałam, czy Pan Bóg mówi nie bój się, Aniu, usiądź, schowaj się, jesteś bezpieczna i poczekaj, jakoś to za jakiś czas się skończy. Do mnie Pan Bóg tak nie mówi i do mnie Pan Bóg mówi, Aniu, nie bój się, bo ja jestem z tobą, ale jest dookoła ciebie tylu ludzi, tyle miejsc,
którzy potrzebują pomocy, którzy też chcą usłyszeć o mnie, dla których może będziesz jedyną Biblią, którą usłyszą, którą przeczytają. I to jest gdzieś taka moja motywacja do tego, żeby działać i żeby nie żyć dla siebie. I właśnie od tej strony teraz pokrótce, nie chcemy mówić o sobie, ale bardziej chcemy kilka historii, czy o kilku osobach, które też wierzę, Pan Bóg postawił na naszej drodze i myślę, że nigdy o tych sytuacjach nie zapomnimy. Ta Ruanda to był taki nasz pierwszy wyjazd i naprawdę zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Naszym takim koordynatorem tutaj z Polski był wtedy pracujący w chrześcijańskiej służbie charytatywnej Tetsuo Hayashi. I dziękuję Panu Bogu, że mieliśmy, bo on był dla nas takim ogromnym wsparciem. On miał ogromne doświadczenie w takiej pracy i często jak rozmawialiśmy, to był ogromny szok na początku, zderzenie z zupełnie innym światem i zupełnie coś innego niż sobie wyobrażaliśmy. I codziennie musieliśmy uczyć się, żeby wstawać, żeby mieć też pokorę, żeby mieć pokorę do innej kultury, do innych zwyczajów, do innej historii tych ludzi, bo oni naprawdę wiele przeszli. Ale ten chłopiec, którego widzicie na zdjęciu, ma na imię Kazungu. I myślę, że to jest taki dla nas w ogóle symbol i symbol tego całego pobytu w Ruandzie, bo to była pewna sobota. Mieszkaliśmy w takiej małej wiosce, w której też oczywiście był kościół. Wybieraliśmy się na nabożeństwo i wyszliśmy z naszego malutkiego mieszkanka i poszliśmy drogą. I nagle koło sklepu było takie ogromne zbiorowisko ludzi, więc my owszem też podchodzimy, zaglądamy, co się dzieje. I na środku leży chłopiec. Wyglądało, że nie wiem, że ktoś go pobił, że może spadł, wiecie. No jest bariera językowa. W Ruandzie mówią głównie w Kinyarwanda. Wcześniej był to kraj francuskojęzyczny. W tym czasie oni się przebranżowiali na angielski, natomiast to naprawdę nie było jeszcze tak bardzo popularne, więc próbujemy się dowiedzieć, co się stało. I oczywiście z różnych stron różne głosy, ale przede wszystkim Paweł tutaj próbował pomóc temu chłopcu, bo on po prostu leżał, jęczał. Ktoś mówił, że on po prostu jest takim chłopcem ulicy, których jest pełno w Ruandzie, naprawdę można ich spotkać wszędzie. Gdzieś pod sklepami, po prostu śpiących tam gdzieś sobie w nocy, przykrywających się kartonami. W ogóle to było tak, że tutaj Paweł próbuje go trochę opatrzyć, jakoś mu pomóc, że chyba chcieliśmy go zabrać do ośrodka zdrowia, jakiś samochód załatwić i tak ludzie jakby się stopniowo odsuwali, w ogóle no trochę jeszcze zaciekawieni, bo jakiś dwóch białych ludzi robi tutaj duże zamieszanie. Zabraliśmy go do ośrodka zdrowia i wciąż w ogóle nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić. No przepisali mu jakąś tam maść, jakieś tabletki, no i możecie go zabrać. Więc go zabraliśmy, próbując się dowiedzieć w ogóle, kim on jest. Prosiliśmy różne osoby, które tam pracowały w tym mieście w Adrze, naszych znajomych, żeby może przyszli i nam przetłumaczyli. Dowiadywaliśmy się tylko, że to jest jakaś skomplikowana sytuacja rodzinna, no że on od dłuższego czasu jest na ulicy, że ma 12 lat, że nigdy nie był w szkole. Zresztą troszeczkę tego Kinyarwanda już się wtedy uczyłam i on naprawdę bardzo często po prostu powtarzał o szkole. Nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić, ale nie chcieliśmy go też zostawić na ulicy. Zabraliśmy go do nas do domu. On chyba jeszcze przez niedzielę był u nas w domu. Dogadywaliśmy się na migi, chyba całkiem dobrze nam szło. Związaliśmy się też w pewien sposób na pewno bardzo z nim. I tutaj doszło do takiego momentu, w którym byliśmy trochę w kropce, bo mieliśmy wtedy też kontakt, zaczęliśmy współpracę z takim domem dla właśnie dzieci z ulicy. Mieliśmy tam też zajęcia dla tych dzieci, więc myślimy, no może my go po prostu tam zawieziemy na razie, żeby miał jakieś miejsce. I często przychodziły do nas osoby, to byli ludzie często wierzący, często pracownicy Adry, którzy nam mówili, ale wiecie, wy go zostawcie. Zostawcie tą sprawę, nie mieszajcie się, to są dzieci z ulicy, one już takie są, one takie będą.
ciężko jest nam dzisiaj, dzisiaj mamy zupełnie inną perspektywę. Wtedy to byliśmy po prostu zagotowani w środku i w ogóle nie mogliśmy zrozumieć. Naprawdę płakaliśmy w dwójkę, bo następnego dnia, będąc tak bezradni, po prostu odstawiliśmy go na posterunek policji z taką świadomością, że najprawdopodobniej skończy się to tak, że potrzymają go dzień, dwa na tym posterunku policji i znowu wypuszczą go na ulicę. Wiecie, jak wróciliśmy do domu, to byliśmy w takiej prawie żałobie, tak? Jakbyśmy stracili coś bardzo cennego i chyba w nas była po prostu taka zwykła chęć pomocy, jakoś chcieliśmy tą, nie wiem, myśleliśmy, że nie trafiliśmy przypadkiem na tego chłopca, więc chcieliśmy po prostu pomóc. I później doszło nas po kilku dniach tylko słuchy, że w ogóle to chyba znaleźli jakiegoś krewnego dalekiego i on go po prostu zabrał. No, historia taka właśnie typowo afrykańska, nic do końca nie wiadomo i nie mogliśmy się, każdy też jakby nie do końca chciał mówić, tak, o co dokładnie chodzi. Pewnie mieli taką świadomość, że my i tak tego nie zrozumiemy. I minął miesiąc czasu i byliśmy tacy naprawdę rozgoryczeni, trochę już tak jakby się pogodziliśmy z tym stanem, ale gdzieś tam cały czas codziennie modliliśmy się za chłopca o imieniu Kazungu. I po miesiącu wyszłam z naszego mieszkanka, żeby kupić mango po drugiej stronie ulicy od takiej pani i myślałam, że się przewrócę, bo na ulicy zobaczyłam Kazungu. Kazungu, który jak mnie zobaczył, to podbiegł, uściskał. Naprawdę tego nie da się opisać. To była historia, znowu toczyła się od początku, bo już teraz wiedzieliśmy, że nie chcemy go zostawić, po prostu nie oddamy go drugi raz do komisariatu i odnaleźliśmy jego rodzinę. Okazało się, że mama żyje, ale on miał ojczyma, który go nie tolerował i powiedział, że musi iść i zarobić sobie na swoje życie, tak? Także Kazungu miał po prostu wybór, ulica, może nie miał praktycznie wyboru. To była sytuacja skomplikowana, musieliśmy go zostawić na 2 tygodnie w tym domu jego rodziny, gdzie starszyzna wioski musiała zadecydować o jego dalszym losie, bo my powiedzieliśmy, że znamy takie miejsce, w którym on może przebywać, może się uczyć, być może kiedyś będzie mógł wrócić do domu, jak będzie starszy. I do dzisiaj pamiętam ten moment, kiedy na taksówkach motorowych jechaliśmy i ja po prostu z takim drżeniem w sercu, czy on jest bezpieczny, że tam jest też ten ojczym i czy on jest w ogóle cały, czy wszystko jest w porządku. I pamiętam, zatrzymaliśmy się i Kazungu gdzieś tam z pola przybiegł i od razu po prostu przytulił się bardzo mocno. Tego nie da się opowiedzieć, ale też czułam w tym tak ogromne Boże prowadzenie. To było ciężkie doświadczenie, bo ono wiązało się z wieloma trudnymi chwilami. Dzisiaj jak patrzymy na to zdarzenie z innej perspektywy, też bardziej rozumiem tych ludzi, którzy wyrażali swoje obawy albo mówili, wiecie, wy tego nie zrozumiecie, bo prawda jest taka, że byliśmy tam rok i wydaje mi się, że tak bardzo mało historii tych ludzi poznałam, a oni mają tak wiele cennych rzeczy i tak wiele cennych doświadczeń. Natomiast to był bezcenny widok, kiedy mogliśmy zawieźć Kazungu do tego ośrodka, kiedy mógł po prostu zacząć chodzić do szkoły, chociaż mając 12 lat nauczyciele nam mówili, nie było łatwo, bo on absolutnie nie był przyzwyczajony do siedzenia w ławce i do uczenia się, ale chciał. I pamiętam, wtedy też dyrektor Adry tam w Rwandzie, on bardzo lubił powtarzać to zdanie, które jest, wtedy chyba stało się takim mottem naszym i jest chyba do dzisiaj, że ratując jedno życie, to tak jakbyś uratował cały świat. To tyle z Rwandy. Teraz chwilka a propos Czadu. Właśnie tak jak wcześniej wspominałem, byłem tam
chyba półtora roku temu właśnie na takim półtoramiesięcznym stażu medycznym, można powiedzieć, w tym szpitalu właśnie prowadzonym przez adwentystów. I to była dla mnie naprawdę bardzo taka inspirująca i porywająca jakby okres mojego życia z tego względu, że przyjeżdżając tam, znaczy ja z tymi ludźmi kontaktowałem się tylko przez maile jakby dopiero tam na miejscu ich zacząłem poznawać. I ten szpital tak naprawdę jest prowadzony przez dwójkę lekarzy, którzy mają czwórkę dzieci. To są... oni pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, tak? I właśnie w tym szpitalu w Bere praktycznie od długiego już czasu, nie wiem, 8 chyba lat czy coś takiego, mieszkają. Wszystkie dzieci tak naprawdę rodziły się w Stanach Zjednoczonych, ale całe swoje dzieciństwo i wszelkie jakby przygody i całe życie to właśnie spędzają tam właśnie w Czadzie. I to dla mnie było naprawdę niesamowite, jak rozmawiając z nimi, czy widząc, jakie są tam warunki życia, bo naprawdę tam w szpitalu, który naprawdę słynie z tego, że ma bardzo wysoki standardy opieki i takich, można powiedzieć, wysokiej klasy specjalistów z tego względu właśnie, że przez ten szpital przewija się bardzo dużo różnego rodzaju lekarzy i pielęgniarek, pielęgniarzy, fizjoterapeutów z różnych stron świata, bo właśnie ta rodzina ma jakby możliwość kontaktowania się i możliwość jakby zapraszania tych wolontariuszy tam do tego szpitala, to w tym szpitalu na przykład było tylko 5 antybiotyków, nie było żadnego sprzętu takiego jak USG czy nawet RTG, więc często jakby jeśli dziecko chorowało, to sam byłem świadkiem, że po prostu to było trochę takie w taki sposób na zgadywanie, tak? To najprawdopodobniej jest zapalenie płuc, spróbujemy tym antybiotykiem. Jeśli się nie uda, to spróbujemy drugim. A czasami właśnie niestety było tak, że nic nie skutkowało, tak? I te dzieci właśnie mimo szczerych chęci wszystkich tam ludzi umierały. I tam jest taka jakby statystycznie można powiedzieć, że co czwarte dziecko nie dożyje 5 roku życia, tak? Ze względu na różnego rodzaju choroby i niedożywienie, więc warunki naprawdę nie są sprzyjające, a jakby patrząc na tą rodzinę, którzy są już tam tak długo i mają tam czwórkę dzieci, najmłodsze to jest około 2 lat teraz, coś takiego, więc naprawdę to jest niesamowite według mnie takie jakby poświęcenie i ci ludzie naprawdę widzą w tym, co robią, głęboki sens, że potrafią poświęcić naprawdę wiele tylko dlatego, że widzą, że będąc tam mogą pomóc lokalnej społeczności, mogą pomóc w budowaniu lepszego jakby systemu opieki właśnie medycznej, jakby lepszego zarządzania szpitalami i profesjonalizmu właśnie i pomocy właśnie tym ludziom. To właśnie akurat jest zdjęcie tej rodziny, o której opowiadałem, że 3 tygodnie wędrowali, żeby właśnie dostać się do szpitala, bo ta dziewczynka, która tutaj jest tam z boku z tym bandażem na ręku, to dostała jakieś infekcji właśnie dłoni. No niestety trochę było za późno, bo dłoń było trzeba amputować, ale mimo wszystko wyszła z tego, tak? Była zdrowa i ludzie byli bardzo wdzięczni. Jeszcze a propos tego Czadu, to jedna rzecz mi się właśnie przypomina i naprawdę to jest według mnie naprawdę niesamowite, bo jakby będąc tam, później kontaktowałem się po raz kolejny właśnie z tą rodziną i planowaliśmy jakby sami też przyjechać na dłuższy pobyt tam właśnie z moją żoną i córką, ale powiem szczerze, że właśnie któregoś dnia siedząc w domu i tak zacząłem analizować różne rzeczy, które ja tam widziałem i szczególnie jeśli chodzi o dzieci, tak, o jakie czasami nikłe są szanse tego, że to dziecko naprawdę osiągnie kiedyś ten wiek dorosłości i popatrzyłem właśnie na swoją córkę i pomyślałem, że nie mam tej odwagi na chwilę obecną w sercu, żeby po prostu pojechać tam i jeśli by coś się stało, to nie mieć wyrzutów do siebie, że to jest moja wina właśnie, że moje dziecko nie żyje przeze mnie, tak? A rozmawiając z tymi ludźmi, z tą rodziną właśnie i żyjąc tam i widząc, co oni robią, to,
naprawdę jestem godny podziwu temu, jak wierzą oni w to, że tam są, to jest wola Boża i to, że nawet, bo też były takie rozmowy, oni też jakby są świadomi tego, że to nie jest tak, że ich dzieci są bardziej chronione, bo tam wcześniej też było kilka właśnie takich rodzin misjonarskich i niektóre z tych rodzin straciły właśnie dzieci. Tam jest taki nawet mały cmentarzyk na zapleczu jednego z domków, gdzie właśnie ten personel właśnie medyczny przebywa, gdzie są właśnie te małe groby tych dzieci, które niestety nie udało się im przeżyć, tak? Więc to było dla mnie naprawdę takie niesamowite, że mogłem poznać tych ludzi i wydaje mi się, że to jest też taki wielki przykład dla wszystkich nas, tak? Że jeśli naprawdę w coś głęboko wierzymy, to nie ma rzeczy niemożliwych, nawet jeśli dużo ryzykujemy, tak? Ale jeśli wiemy, po co to robimy i dlaczego, to wtedy ma jakiś sens, tak? Bo ja będąc z nimi widziałem ogromną siłę, mimo tego, że też wiele razy jak się rozmawiało, czy nawet tam później się czytało na blogu różne ich historie, to był też lęk o własne dzieci, o własne życie. Ale mimo wszystko to przekonanie, że ja tam jestem, bo ja tam powinienem być, tak? I jestem tam potrzebny. Tak, to trochę się przeniesiemy wyżej w góry i trochę inny klimat, to akurat jest właśnie... Ja? Znaczy tam to było naprawdę strasznie gorąco, bo to jeszcze była taka wilgotność bardzo wysoka. No tak, bardzo męczące. Praktycznie człowiek cały czas był mokry, tak, więc... Ale to z czasem trochę się tak człowiek przyzwyczai też, no trzeba... Tylko to najgorsze było to, że czasami jadłeś coś i za chwilę znowu byłeś mokry, jakbyś, nie wiem, w siłowni na przykład, nie wiem, 10 godzin ćwiczył, tak, to... Więc... No ale ludzie też tam żyją, trzeba się przystosować, tak, więc... I nawet w Nepalu, czego się nie spodziewaliśmy, jak przyjechaliśmy razem już z naszą półtoraroczną córką, wysiedliśmy z autobusu w tej wiosce, w której mieliśmy mieszkać i dopiero po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że tego dnia było 37 stopni. Być może z całego tego stresu i przeżycia tak bardzo tego nie odczuwaliśmy, ale można się przyzwyczaić. Dla chcącego nie ma nic trudnego. Ja tam upałów bardzo nie lubię. Ale córkę trzymaliśmy w wannie po kilka godzin. Tak, a nasza córka dużo czasu spędzała w dużej misce z wodą. No i tu a propos tego Nepalu, to tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że to była też kolejna osoba, która naprawdę zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Ten mały pan, który tam właśnie idzie, on jest naprawdę niskiego wzrostu. On jest doktorem też, na imię Masuman. Nie jest on nawet chrześcijaninem, tak? On jest buddystą. Ale właśnie to też mi pokazało, że tak naprawdę to nie zależy od religii, nie zależy od twoich poglądów politycznych, nie wiem, miejsca, w którym jesteś, ale liczy się twoje serce, tak? I wszędzie są ludzie naprawdę niesamowici, którzy potrafią poświęcić całe swoje życie dla jakiejś idei, czy dla... jakiegoś po prostu wizji, którą mają w swojej głowie. I ten człowiek, on ma teraz około 50 lat, kiedy miał 20 lat, zaczął właśnie, to było w ogóle inne czasy wtedy, bo czasami po 10-15 dni wyruszał wysoko, wysoko w góry, żeby właśnie jakby pomagać w wioskach i robić jakby takie check-upy medyczne, sprawdzał właśnie jakby kondycję zdrowotną ludzi i dostarczał im tam leki, leczył ich. I zaczynając jako taki student medycyny, teraz to tak wygląda, to jest jego szpital, który on tam zbudował. On pokazywał zdjęcia sprzed tam 10, 15 czy 20 lat, to był tutaj las bambusowy, jakaś mała chatka taka właśnie, taki szałas można powiedzieć, to była pierwsza klinika, od której zaczął. A teraz to jest jeden z najlepszych szpitali właśnie w tym regionie, który naprawdę właśnie ma jakby wiele różnych oddziałów, ma bardzo dobrą opiekę dentystyczną, ma też zaplecze jakby takie, jeśli chodzi o personel, bo też ma kontakty, szczególnie właśnie jeśli chodzi o doktorów z Niemiec i z Anglii. I naprawdę to też pokazuje, jak niesamowite rzeczy można zrobić, jeśli się tylko jakby czasami chce i ma się takie zaparcie.
I ten człowiek, ten doktor Suman, on do tej pory na przykład, szczególnie jak przyjeżdżają tacy studenci, jak ja byłem właśnie wtedy, to wyrusza gdzieś wysoko w góry, żeby właśnie organizować takie obozy zdrowotne, żeby sprawdzić po prostu kondycję zdrowotną ludzi gdzieś tam wysoko w górach. To trwa 2-3 dni, tylko że kolejne 2-3 dni to jest dojście do tego i 2-3 dni zejście z tych miejsc gdzieś. To właśnie było na jednym z takich tych właśnie zdrowotnych obozów. To było powyżej praktycznie tym poziomu gór. Myśmy tam 2 dni szli, żeby dostać się do tego miejsca, a ludzie po prostu przychodzili tam też czasami 2-3 dni drogi od innych wiosek, bo wiedzieli właśnie, że przez kolejne kilka dni będzie tutaj prowadzona jakby taka jakby mała klinika, tak? Więc to było niesamowite. To było takie też niektóre śmieszne zdarzenia może, jak jednej pani trzeba było wyrwać za raz 7 zębów, bo następny raz, czy to panu, chyba właśnie o tego pana chodzi, bo następny raz do tej wioski ktoś dojdzie na przykład za następny rok czy dwa, a dentysta stwierdzi, że po prostu kondycja zębów jest w tak okropnym stanie, że lepiej zaryzykować i usunąć 7 na raz niż zostawić tego pana, a później będzie miał jakieś głębsze problemy. I to właśnie, tak. Dobrze, bardzo, bardzo jakby to, tak, problem był czasami z językiem, bo w niektórych miejscach właśnie ważne jest, żeby przynajmniej znać podstawy jakby tego lokalnego języka, ale akurat tutaj nie było tak źle, bo większość ludzi też mówiła po angielsku. Tak, tam właśnie w Czadzie było gorzej, bo to był, tam jest 70 chyba różnych dialektów i nawet w tym szpitalu czasami jak na przykład przychodzili pacjenci, to nie można było w szpitalu znaleźć osoby, która mówiła tym samym dialektem, jak pacjent, tak? Więc przychodził pacjent i wszyscy się zastanawiali, o co do końca, jeśli nie było tego widać jakby tak naocznie, tak? Że na przykład ma coś połamaną rękę, czy coś go boli, to był problem, żeby dojść, o co chodzi, dlaczego pacjent przyszedł, bo on mówił w kompletnie innym języku niż wszyscy dookoła, tak? Więc... No ale no to są właśnie jakby takie... Zostawimy na koniec tych kilka minut na pytania, dobrze? Żebyśmy, bo też już czas nam ucieka. A tutaj tylko chciałam właśnie wspomnieć, Paweł mówił o doktorze Sumanie, a to jest jego tak jakby podopieczny, ale ten młody mężczyzna, którego widzicie, który tutaj bardzo zaprzyjaźnił się też z naszą córką, nazywał się Manis, on miał 20 lat i robił naprawdę wiele rzeczy, ale to też właśnie pokazuje, jak ważne jest też, żeby pomoc była ukierunkowana i przemyślana. Doktor Suman zabrał go z jego wioski, kiedy on miał 14 czy 15 lat. Manis wychowywał się w wielodzietnej rodzinie, a jego tata miał ogromne problemy z alkoholem, dlatego tam też brakowało jedzenia, mało kto z rodzeństwa mógł chodzić do szkoły. Mieszkali w takiej glinianej chatce, mieli tam poletko, żeby uprawiać ryż i to było wszystko. I doktor Suman zabrał go do szpitala i powiedział mu, ja nauczę cię gotować, będziesz gotował w szpitalu, a dzięki temu będziesz się uczył. I z naszej perspektywy może to nie wygląda najlepiej, tak? 15-letni chłopiec i musi pracować, żeby zarobić na szkołę. Natomiast tam tak to wygląda, ale powiem wam szczerze, Manis gotował, jak my przyjechaliśmy, on miał już 20 lat i skończył akurat licencjat chyba z finansów. Teraz jest w ogóle na studiach magisterskich w stolicy, natomiast chyba nigdy nie spotkałam tak ciężko pracującej osoby, która wstawała o 4 rano, żeby ugotować śniadanie. Jak już ugotowała śniadanie dla personelu szpitala i też dla nas, to szedł pracować w rejestracji. O 11 wychodził z rejestracji, gotował obiad, wracał do rejestracji, pomagał, sprzątał, ogarniał, wieczorem znowuż nam robił kolację i powiem wam, on nigdy nie narzekał. On był tak niesamowicie wdzięczny i doktorowi, i
Ja wręcz, wiecie, czasami po prostu zastanawiałam się nad sobą, nad swoją postawą życiową, nad tym, jak wiele mamy, jak tego nie doceniamy, ale też tak od innej strony. Czasami próbowałam rozmawiać z ludźmi tam o Bogu. W tej miejscowości, gdzie mieszkaliśmy, nie było zupełnie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Odwiedziliśmy go w Katmandu, w stolicy. Były tam jakieś inne takie małe grupy protestanckie, ale też jest tak, że Nepal to głównie wyznawcy buddyzmu i hinduizmu i nie za bardzo przychylnie patrzy się na to, jeśli ktoś zmienia religię, tak? Jedna z pielęgniarek, wyobraźcie sobie, ona wiedziała, kim my jesteśmy, ona dopiero pod koniec naszego pobytu tam przyszła i mi powiedziała, a wiesz, ja jestem chrześcijanką, ja 2 lata temu się nawróciłam. Ona była dorosłą osobą, dalej mieszkała z rodzicami, ale mówiła, ale oni są temu przeciwni. I powiem wam szczerze, że w ogóle rozmawianie tam o Bogu z ludźmi było dla mnie nie lada trudnością, bo byliśmy w różnych miejscach. W Afryce to jest tak, tam słuchajcie, naprawdę prawie chyba nie spotkałam osoby niewierzącej. Każdy wierzy w Boga i każdy w autobusie cię pozdrawia, niech ci Bóg błogosławi, ktoś się przysiądzie i spyta, a ty jesteś zbawiony. A ty jesteś zbawiony i Bóg jest taką częścią codzienności. Jak byliśmy na przykład na terytorium Palestyny, to jest kraj głównie muzułmański, ale powiem wam szczerze, ja mam bardzo dobre doświadczenia, ja wręcz miałam bardzo dużo rozmów dotyczących Boga i Biblii. Czasami wydawało mi się, że łatwiej mi się rozmawia tam z młodymi ludźmi o Bogu niż na przykład tutaj w Polsce. A już szczególnie jak dowiadywali się, że nie pijemy alkoholu i nie jemy wieprzowiny, to w ogóle bardzo otwierało możliwości. Natomiast do rozmów. Natomiast w Nepalu sposób i ten to wielobóstwo i wierzenie w tych różnych bogów i naprawdę, nie wiem, dla mnie gdzieś to osobiście jest jakaś nawet taka motywacja na przyszłość, żeby to gdzieś bardziej zgłębić, że naprawdę trzeba, nawet nie wiem od której strony podejść, dlatego że czasami, kiedy ja opowiadałam im o moim Bogu, to miałam wrażenie, że to była dla nich zupełna abstrakcja, że ich sposób wierzenia i to, w czym oni są zakorzenieni, tak, i to przenika ich codzienność, jest zupełnie inne. Także to też pokazuje, że potrzeba czasu, żeby móc dotrzeć do ludzi, że trzeba ich naprawdę najpierw dobrze poznać. Tak, czas nas nieubłagalnie nam się goni, więc jeszcze kilka dosłownie słów Pawła na temat Grecji i Lesbosu. Teraz jeszcze ostatnie właśnie kilka minut, ja bym chciał trochę poopowiadać o tej wyspie Lesbos, gdzie właśnie byłem rok temu, w grudniu. W grudniu i kawałku stycznia, tak. A tylko z tego względu, to co też było dla mnie tam niesamowite, to już tam abstrahując od jakby tego problemu napływających uchodźców i wojen i historii tych ludzi, ale to było niesamowite, bo ja tam pojechałem do człowieka, który 7 czy 10 miesięcy wcześniej zobaczył w telewizji jakieś zdjęcie martwego dziecka, które zostało wyrzucone na brzegi jednej z tych plaż w Turcji. On jest Francuzem, Fred się nazywa, i stwierdził, że on nie może czegoś takiego, on nie może po prostu siedzieć w domu i jak takie rzeczy się po prostu na świecie dzieją. I następnego dnia pozałatwiał kilka rzeczy, tam on miał własną firmę, ma do tej pory żonę, 2 dzieci, pożegnał się z nimi na jakiś czas i on powiedział, że on jedzie na miesiąc, on chce po prostu zobaczyć, jak to wygląda. On po prostu nie może wewnętrznie z własnym sumieniem jakby zostać tak, jak jest teraz, że on po prostu dalej będzie to oglądał w telewizji, a nie spróbuje przynajmniej. To jest właśnie ten człowiek, to jest Fred. I on jak tam przyjechał, to ja tego nigdy nie widziałem, to tylko słyszałem jakby z ich opowieści, że na tej wyspie było wtedy bardzo, bardzo dużo uchodźców, którzy po prostu spali, tak jak było na tym pierwszym zdjęciu, na ulicach, nie wiem, gdziekolwiek po prostu. To był jeden wielki jakiś taki bezład i taki chaos. I on po prostu postanowił, że na jednej z takich pagórków
przy takim jakby porcie zacznie budować taki obóz, gdzie rodziny będą mogły jakby mieć takie bezpieczne miejsce, bezpieczne skrojenie, gdzie będą miały dach nad głową i każdego dnia przynajmniej jeden ciepły pociłek. I po tych 10 miesiącach, jak ja tam przyjechałem, to był dobrze zorganizowany. On wtedy się chwalił, że to był jeden z najbardziej zorganizowanych obozów dla uchodźców na świecie. I to było zrobione tylko jakby dzięki inicjatywie oddolnej, zwykłych ludzi. On później ściągnął innego swojego znajomego, który był byłym zawodowym żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. Następni ludzie zaczęli przyjeżdżać i to się rozrosło naprawdę do rozmiaru takiej dużej organizacji prowadzonej, jakby zarządzanej przez wolontariuszy. Tam nie było jakiegoś naczelnego wodza czy coś takiego, nie wiem, no jakichś tych całych takich struktur, po prostu ludzie, których coś dotknęło, postanowili coś zmienić i oni jakby zaczęli to organizować i będąc tam nawet, jak tutaj widać, ci uchodźcy naprawdę, to w ciągu dnia, to czasami rano, bo to szczególnie oni w nocy wypływali, to można było 70-80 takich pontonów wypełnionych po 70-80 osób na takim zwykłym pontonie, dopływało do tych wysp, to było, cała wyspa była podzielona na sektory, to wszystko zrobili wolontariusze, każdy sektor miał swoją grupę jakby, która miała swoje warty i każda łódź jakby była wypatrywana, lokalizowana konkretnie, gdzie przyjadą, żeby po prostu zapobiec jakimś takim tragediom, że ktoś tam się utopi, będzie wyziębiony i nie dostanie jakby pomocy od razu na lądzie. I to było też dla mnie takim niesamowitym jakby doświadczeniem i dużo mi pokazało, że tak naprawdę każdy z nas ma jakiś potencjał, tak, w sobie i każdy z nas może coś zrobić, tak, a jeśli będziemy jakby współpracować razem, to naprawdę nie ma rzeczy, których nie da się tak naprawdę jakoś tam ogarnąć, przynajmniej z tych momentów, które ja widziałem, to wydaje mi się, że to było naprawdę niesamowite, bo to było naprawdę wszystko zarządzane przez ludzi, tak? Później dopiero weszły wielkie organizacje pomocowe, UNICEF i wiele, wiele innych, ale tak naprawdę to zaczęli zwykli wolontariusze przyjeżdżający z różnych stron świata i wolontariusze z tej greckiej wyspy, którzy po prostu nie potrafili jakby stać obok przy tym, co się dzieje, tak? I wydaje mi się, że właśnie to chyba też te całe spotkanie tutaj, ten kongres jest po to, żeby pomagać i wydaje mi się, że każdy z nas czasami może, jak, nie wiem, widzi jakieś straszne rzeczy, nie wiem, w telewizji, czyta o czymś w gazecie, ktoś tam coś mu powie, na pewno od czasu do czasu odzywa się w nim coś takiego w sercu, że jak taki głos, że ja nie mogę sobie tylko tak jakby przejść obok słysząc to, tak? Ja muszę coś zrobić. I mi się wydaje, że powinniśmy czasem właśnie słuchać tego głosu i czasem to się dużo ryzykuje i tak naprawdę idziesz i nie wiesz, co będzie dalej, ale wydaje mi się, że to jest ważne. I jeszcze właśnie jako nawet ciekawostkę do tego, co Paweł mówił o Grecji i o obozach dla uchodźców, to w tej chwili bardzo prężnie w Grecji działa właśnie organizacja, która tak oddolnie powstała. Ona się nazywa Adventist Help. Jest to adwentystyczna organizacja, która ma w tej chwili jakby obóz medyczny i dla zainteresowanych gorąco polecam, bo moje marzenie to jest jakieś, jak mi się uda, jakieś wakacje, ferie, wolny czas od pracy, żeby pojechać i zrobić cokolwiek mogę. Kończy nam się czas. Może jak ktoś będzie miał pytanie jakieś, to już może po zakończonym programie tak osobiście możemy porozmawiać, ale właśnie te końcowe wnioski, to, z czym chcielibyśmy was zostawić, to właśnie to, że naprawdę nie ma tutaj na tej sali na pewno nikogo, kto nie miałby czegoś bardzo cennego i to nie chodzi o rzeczy materialne, po prostu umiejętności, zdolności, jakie mamy, żeby podzielić się z drugim człowiekiem. I pamiętam, jak w Azerbejdżanie, pracując z tymi dziećmi uchodźców, wiecie, to jest tak, że żeby konflikt mógł trwać, to się go czasem sztucznie podtrzymuje. Na tej zasadzie, że dzieci, otwierając książkę do historii lub matematyki, na pierwszej stronie mają zdjęcia tego, co zrobił im wróg. Te dzieci czasami nie widziały w życiu, ani nie spotkały
ludzi za linii wroga, tak, po tej drugiej stronie, ale uczy się ich, żeby ich po prostu nienawidzić. I pamiętam, jak kiedyś rozmawiamy, jakoś tak próbujemy, bo to przecież trzeba delikatnie, i jakieś w ogóle konflikty się między nimi pojawiły. To były dzieci głównie muzułmańskie i mówię, zaraz, przepraszam, ale powiedzcie mi, kto was stworzył? No, Pan Bóg. Kto stworzył ich? No, Pan Bóg. I ja staram się o tym pamiętać, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i każdy ma taką samą wartość, zasługuje na taką samą miłość, taką samą dobroć i pomoc, gest od drugiego człowieka. I tego wam życzę, żebyście znaleźli też, pewnie macie też wielu z was, a ci, którzy nie mają, to życzę, żebyście znaleźli, żeby Pan Bóg wam pokazał w drogę, w jaki sposób możecie wy służyć drugiemu człowiekowi, bo wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga i mi się wydaje, że w tych czasach, właśnie w czasach, w których żyjemy w ogromnym lęku, stresie i niebezpieczeństwie, to, co będzie odznaczało ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, bez pretensji. Dalej byśmy chcieli, tak? Tylko teraz musimy to bardziej też przemyśleć właśnie ze względu też, bo chcielibyśmy też całą rodziną, tak? Tak przynajmniej planowaliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, że myśleliśmy, żeby pojechać do tego szpitala w Berę. Tak, ale to właśnie to musi dojrzeć, tak? Tak jak ci ludzie są przekonani o tym, gdzie są i po co tam są, to w momencie, kiedy my będziemy przekonani, to też byśmy chcieli tam pojechać. Dziękujemy wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie, że zechcieliście przyjechać i opowiedzieć nam te różne doświadczenia. Ania, wspominając o Grecji, o tej pomocy uchodźcom, wspomniała taką organizację Adventist Help. Nie wiem, czy wiecie, ale jest to inicjatywa AS i Europa. No właśnie. Więc tu jest taki link gdzieś tam pomiędzy tym, który zauważyłem. Jesteśmy częścią większej grupy ludzi, którzy wspierają tego typu projekty. A wiem, że każdy taki wyjazd na pewno dla nich łączył się też z trudnymi wyborami, bo pamiętam, nie miałem dużo takich okazji, ale kiedyś byłem w Zambii i jeden z moich kolegów, który tam pracuje, jest misjonarzem, powiedział mi, to słuchaj, mamy jeden dzień wolny, chodźmy, załadujemy 200 kilo kukurydzy na samochód, pojedziemy trochę, zobaczysz, jak wyglądają takie wioski w Zambii. Ja pomyślałem sobie, to jest świetne doświadczenie. Pojechaliśmy i rozdawaliśmy tą kukurydzę w różnych rodzinach, ale w momencie, kiedy już wracaliśmy, słońce tak powoli zachodziło, zajechaliśmy do jednego takiego domu, w zasadzie trudno to nazwać domem, to był taki szałas. Biegała piątka dzieci i stała obok przy takiej małym garczku kobieta w ciąży i myśmy się zatrzymali, podeszliśmy tam do niej, ten mój kolega zajrzał do tego garczka, zobaczył taki garczek 10 cm wysokości, 15 cm średnicy, to był cały ich posiłek dla całej rodziny, a garczek nie był nawet pełny, a myśmy już nie mieli kukurydzy. I wtedy nie zapomnę tej sceny, to ona mi tak utkwiła w głowie bardzo silnie, ten obraz tej kobiety stojącej nad tym ogniskiem i gotującej ten posiłek i tych dzieci, które tam biegały. I taki dylemat, że człowiek tu jest w tej sytuacji, ale jest taki bezsilny, bo te 200 kilo kukurydzy to było nic w porównaniu do tych potrzeb. I myślę, że za każdym razem, kiedy spotykamy się z taką rzeczywistością, to jest to trudny wybór. Co można zrobić? Najważniejsze jest jednak to, żeby chociaż to, co można zrobić. Myślę, że byłoby stosowne bardzo, abyśmy dzisiejszy dzień zakończyli w taki szczególny sposób. Zaplanowaliśmy tak zwany ogród modlitw. No, mogą być krótkie modlitwy,
jeszcze raz w dwu, trzyosobowych grupach, ale z jedną konkretną intencją. Niech to będą modlitwy za wszystkich tych, którzy jako misjonarze wyruszyli do różnych miejsc, którzy są być może w niebezpieczeństwie, którzy być może są w różnych potrzebach, nie mamy nawet pojęcia jakich. Znam wielu takich ludzi osobiście, którzy wzięli swoje dzieci i coś tym dzieciom się stało. Znam też takich ludzi. I to są trudne decyzje. Ci ludzie potrzebują szczególnych naszych modlitw. Chciałbym was zachęcić, żebyśmy modlili się w tej intencji, ale zanim to zrobimy, jeszcze chciałbym poprosić Anię, aby zaśpiewała dla nas pieśń. Ogrodu modlitw, do tego, żebyśmy uklękli i modlili się w tej właśnie intencji o błogosławieństwo dla misjonarzy. My poczekamy, aż ostatnia osoba skończy się modlić i wtedy będzie część na ogłoszenie.